zwróciło się to, że... Dzień dobry. Z marszu. No tak myślałam. Tu były gwoździki i tu były gwoździki. I tu tak szło to samo, tak to samo, tak to samo. A teraz sobie wyobrażam, że ten gwoździk przesunęłem tutaj, nie? O ten dodatkowy. O. Tutaj i tutaj było, to ja nie za to będę czepiać, tylko za to. Jasne? Tak, bardzo. No bardzo, ja tak pomyślałam, że właśnie w ten sposób dobrze będzie. Dlatego ta ramka jest cała tak. Cały się nie dużo. To się zapomina, jak nie robi się cały czas. To, to widać już, że będzie serweta, nie? I praca zespolowa. Bo wtedy dobrze, jak nitki są tego samego koloru, to nie trzeba przewijać z jednego na drugi. I bo potem przeciągnięta, czasami tak. I tu trzeba bardzo uważać, bo jeżeli tego nie założymy dobrze, to dobra, będzie takie małe, ale jak to będzie dywan nakrycie na łóżko, na 2 metry długości, to kto się połapie w środku, gdzie... Która nitka była. Ale fajnie, bo to tylko się siuretka strzelało się w porę. Jak żadnego mężczyzna. Ponieważ tu mieszkamy w pobliżu tego zakątka litewskiego, także niech będzie to wzór krajki, odrysowany dokładnie z książek... O krajce. Po krajkach. O krajkach. To jest ten projekt. To jest wzór, jaki koleżanka wyszyła. I teraz tak, ona tu wyszła na górę. Tu było pod spodem, na górę wyszła. I teraz znów idzie pod spód. I na górę wyciąga. To jedno było pod spód, a drugie od góry. Nitka robi ósemkę. Wyszła, się schowała, wyszła, się schowała. I tu koleżanka druga też wyszywa. Na tle czarnym kiedyś właśnie takie rzeczy bardzo dużo było robionych na czarnym tle. Szczególnie na czarnym tle robiono nakrycia na łóżko, takie kapy, które właśnie w tle miały no, czarny len, a z wierzchu wyszywano wzory. I na kapach wzór się wyszywało po prostu no, w formie dużego wieńca naokoło kwiatów, inaczej ułożone. To jest mała rzecz, więc to będzie pewien motyw geometryczny. I również wyszywa tą samą metodą. Wyszywa się, tu jest len, a tu jest nitka mięciutka, najlepiej wełna. Najlepiej wełna i też w taki sam sposób. Ja wyliczę, wiesz, no to już... Dobra. To zliczenie, no widać. No to jest, tak, to zliczeniem to ja słabo. Na głowę? Nie. Słabo by mi się podobało. O, Kasman nie po ciebie gali, dobra. No bo to kieło. O, dar. Ir kreivumai tokie viskie? No, 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 žiūrėk, 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 žiūrėk. Aš noriu, kad tu man pasakyti, kas yra ne. Aš tas jas pažiūrėk. Nu, netiesi galus. Į va. No. Didelis siauras. No, no, tai maš. Siauras didelis. Čia irgi. Aš matau. Aš matau. Aš matau. Man teraz no, aš matau. Ja, bet aš kažkaip galvoju, kad galima bus su... Nu tai, aš žinau, cirkai, aš pasakiau, nelaukiam pabaigos. Taip, tai aš vakaro, praeitą savaitę, tai buvau susikoncentravusi tos mazgus, kad mane... Nu, jis tai iškis tam, o kas nerodė. Nu, bendrėjau tą, ką policijo, ne? Raz, dva, trzy.
Raz, dwa, trzy. Mhm. No. No i teraz muszę... Teraz masz odstęp jeden. Ale to odstęp i tu się zaczyna pytać. No, teraz... Julia, widzisz, że to nie istnieje. O. No to nie istnieje. To będzie próbę. No ale mam mimo wszystko. Raz, no. Dwa, trzy. Tu jest jeszcze inaczej. Podkład jest robiony tylko w kratkę. W taki sposób na takiej siatce robiono firanki na okno. No czasami serwety, ale raczej to było przeznaczone najwięcej na firanki. To robiono i firankę wyszywano. Oczywiście tu próbny, wyszyty i kolorowo, ale w rzeczywistości więcej wyszywano to tym samym albo bardzo podobnym kolorem. I jeszcze jedno. Jest wyszywanie, które nie pokrywa dokładnie tego tła. Jest tylko takim jakby ażurek. Tylko tu przechodzą trzy nitki, tu trzy nitki wyplatane ażurowo. Także to jest przezroczyste też, tak jak firanka. I ten ażurowo to wyszywanie jest w ogóle inne od tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tamtej strony? No. Ale krajki, wiecie, o krajkę to z nic nie będę mówić. Nie, tylko byśmy chciały zobaczyć to, co nam potrzeba. O, tak, tak. Te paczuszki to są te stare, no wyeksponowane, natomiast te wszystkie, te ostatnią, którą znalazłam, taką w stanie strasznym, to był taki paczuszek. Proszę zobaczyć, tkany, bardzo piękny materiał, ale tylko właśnie tutaj w tkany, tylko, nie. Coś nie, takiego nie, i to jest w tkane? W tkane, tak, tylko ale paseczki one. Tkane, no i koronka taka już kupna, a tutaj... Widać, jak oszczędzały ludzie materiał. Bo tu pod tą, nie widać pod... Pod tym serdeczkiem. No taki, tak, jak on się no to się jak nazywa? Ja. Taka kamizelka. No, no to właśnie chcę powiedzieć o tym, zaraz pani Ania dam głos. Chcę powiedzieć o tym eksponacie. Ten eksponat zrobił mój nauczyciel, który uczył mnie tkanie krajek. On zrobił, sam mężczyzna zrobił ten, no i mówi tak, on zrobił takie, jakie miał, czyli tutaj, jakie miał nici, ale w ogóle to tylko właśnie bardzo z grubych nici i tutaj ten właśnie motyw kolorowy idzie dookoła i po prostu... Żółty, zielony, czerwony. Żółty, zielony, czerwony, ale też właśnie taka jest, no ona jest... Bardzo, bardzo gruba, te na wierzchu, a tutaj są takie ciemnozielone, czyli tych nici też trzeba. To one takie połyskliwe, to jedwabne? To one chyba, to jest lasetka, to jest bon człowiek, taka, proszę zobaczyć, tutaj jest. No taka nie lasetka, bo ona jest... Nie laseta, to była jest... kiedyś, bo to kupne już nici. Też na ten temat mówiłam. Tu inna siatka jest. Inna siatka to kupna siatka, podejrzewam, albo siatka, którą... I to jest pewnie z tego, z sieci. Z sieci robiona. Bo kupne to tam wątpliwe. Ale teraz jak tu poznać, o tu jak my zarzucimy tak nitkę i tak, to teraz w jednym tym ciągu powinna być dodatkowa nitka, bo ta dodatkowa pójdzie i będzie wiązana wszędzie. Tajemniczy. On jest... Ale dobry ten wiąz. No, dobry. Ma ale ja tak zrobiłam i swoją soczystość bardzo piękna. Jest. Pokażę, jak ja pierwszy się uszyłam, jak nakładam, bo miałam resztki takich, a ja nie wierzyłam, co mi wyjdzie. To mam tu złożone, tu jeszcze chyba coś miało być wykończone. Mało dla mnie kładziona, tak? Będę miał za chwilę. Ale na razie tak. Na razie tak jeszcze kombinuję. Coś ma. Cianie, rama taka dwumetrowa, duża, przybita na hakach.
i tam nitkę się zakłada, i tam człowiek przychodzi, podrobi i znowu to wisi. 3, 4, 5 miesięcy. I w każdej porze roku, czy zimą więcej? Nie, to po prostu wtedy, kiedy ona chce robić. Ja wiem, ale... Ale to gdzieś pół roku trwa, zanim zrobi nakrycie na łóżko. Aha, no tak. Bo robiła nakrycie na łóżko, na czarnym tle. Len farbowany na czarno, chociaż len źle się farbuje. I ciężko farbować len ładnie. A farby? I domowe. Naturalne takie swoje roboty? Naturalne, tylko naturalne. A z czego to się robi? Z jakichś traw? No nie? Tam nawet kobiety robiły z tych porzewiałych takie elementy jakieś robiły, no. Z kory drzew, z korzeni tam innych. Takie, no, takie czasy, tak jak i jajka, pisarki na przykład malowane. Cebulą przeważnie, ale nie każda cebula farbuje. No. No tak, no ta młoda, ta obecna cebula, która teraz jest, nie farbuje. No tak, bo też jest kosztuczna już. No, trzeba starych. Albo na przykład często używano buraków czerwonych, ćwikły, i do farbowania również, bo ale to... Ale tkanin też? Tak. Zależy jak, gdzie, jak to potrafił. Każdy próbował na różne sposoby. Ale najnowsze buraki nie farbują. Ale tutaj co, nie zabrudzonasz? Bo to już kończysz, tak? Jeszcze z kosy. Jeszcze nie. Teraz kosy robimy, prosto, żeby z góry jeszcze krótę. Bo jak tu zaczynasz, tak samo i tu potem będzie. Sama sobie może będzie piękna zmiana. Teraz to by było. Tu jest efekt gotowy pracy wyszytej. Tą pracę i wyszywanie nie zawsze jest łatwe, bo tu jest na rąbie, a w rąbie nitka się przesuwa, nie chce się trzymać. W prostokącie dobrze, natomiast tutaj trzeba więcej się pomęczyć. Po wykonaniu krochmelimy to i odcinamy nokierpem. I wyjmujemy gotową serwetkę. Wtedy ją prasujemy i pozostaje już gotowa serwetka. A kto was tą swoją, tą waszą inną, o tą za panią? Bo ja i buci tutaj Emus nie to je, że buci zajęli i nie obuścili. A jeszcze zaśmiał? Ale ty ja su sutra okej. Aha. Kombi. Luna susiska, da. Beda barba masz. Ono ke, kaš, no ja každa bar. Ne, ale každa bar pas tebe. Va pavyzhi labai geras pagudė renys. Ne. Już jest gotowa, tylko wykrochmalić, zdjąć, wyprasować i można będzie położyć w pięknym miejscu i oglądać. W ogóle to na dłuższą metę, to jak tak robisz, to spójrz z boku, jak to wygląda. A jak zrobisz na ramce... Ja będę go się zgłoszył, ja mu powiem. A teraz popatrz, że... No niestety, no. No wiem, niestety, ale pamiętaj, że... Tak będzie. No, że tak będzie. Po upraniu też tak będzie.